Dzień dobry wieczór, Azeroth. Czy grasz w World of Warcraft? Kapitalnie. Czy bijesz bossy i tak w zasadzie nie masz pojęcia dlaczego i kim oni są? Seria na celowniku rozwiąże twój problem. Bierzemy na celownik jeden dungeon z każdego dodatku po kolei, a dzisiaj Kataklizm. I naprawdę oryginalna piątka o nazwie Lost City of the Tolvir. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie, bo właśnie zaczynamy. Przed odcinkiem trochę słów o sponsorze kanału. Eneba jest to sklep internetowy, gdzie możesz znaleźć ponad 20 tysięcy pozycji, a liczba ta cały czas rośnie. Jeśli lubisz zniżki i przeceny, mam dla Ciebie świetną wiadomość, ponieważ z kodem SAMAL3 oszczędzasz 3% na dowolnym zakupie. Kod działa na wszystko i znajdziesz go w opisie pod spodem. Wystarczy wybrać interesującą Cię pozycję, wpisać kod i cieszyć się niższą ceną. Możesz też zakupić kartę prepaid do World of Warcraft, najnowszy dodatek Shadowlands lub zrobić komuś prezent w postaci karty podarunkowej. Eneba ma doskonałą ocenę na Trustpilot. Jest to marka, którą mogę w 100% polecić. Poza tym całodobowy live support jest do Waszej dyspozycji w razie pytań lub niejasności. Jeśli mówimy tutaj o kataklizmie, to oczywiście nie można nie wspomnieć o Deathwingu, głównym złym napędzający tryby dodatku, lecz to oczywiście nie wszystko. W tle dzieje się bardzo dużo, tworzą się nowe sojusze, nowe konflikty. Deathwing, sprzymierzony z Old Godami, wiedział, że sam nie może kontrolować tak dużego obszaru, czyli praktycznie całej planety. Na scenę znowu wkraczają elementy, czyli żywioły. I to główna elita, czterech władców żywiołów, Neptulon, Ragnaros, Terrazain oraz Alakir. Pamiętacie, jak mówiłem o pierwotnej wojnie, jaka toczyła się na Azeroth dziesiątki tysięcy lat temu? Właśnie wtedy trwała wielka i chaotyczna bitwa między Old Gods a władcami żywiołów. Koniec końców, Ragnaros i spółka na dłuższą metę nie miała szans z potęgą Void. A teraz w kataklizmie dwóch władców żywiołów zjednoczyło się z Deathwingiem oraz Old Godami. Wspomniany Ragnaros aż płonął na myśl, że może zemścić się na śmiertelnikach. Miał on nawet w planach spalenie całego Nordrazil i przejęcie góry Hyjal. Stąd koło góry widzimy tak dużo elementów ognia, a Alakir dostał zadanie skontrolowania Ultum. Konkretnie Halls of Origination, która jak wiemy była odpowiedzialna m.in. za rytmy życia na Azeroth. Próba jej zmiany bądź ingerencji wiązała się z ryzykiem największego wipe'u w historii, czyli anihilacją całego życia na Azeroth. Tak zawiązuje się akcja Alakira oraz jego desant na pustynię Uldum. Trzeba dodać, że jeśli udałoby mu się zająć Halls of Origination i złamać zabezpieczenia Tytanów w placówce, Azeroth byłoby w poważnych tarapatach. Placówka ta, jak już wspomniałem wcześniej, była planem B Tytanów. Ostatecznym wyjściem, gdyby siły Void dorwały Azeroth swoimi mackami i naprawdę nie byłoby wyjścia, Halls of Origination wypuściłoby śmiertelną falę, która dotknęłaby tkankę żywą na planecie. Nie przeżyłoby nic, co oddycha lub fotosyntezuje. Żadna żywa energia. Energia Void także. Wszystko po to, by móc ukształtować planetę na nowo. Tytani nie przejęliby się losem żywych. Dla nich liczył się porządek i brak spaczenia Void. To kolejny powód na to, by mieć kosmiczne siły Warcrafta na uwadze, jeśli chodzi o pojęcie dobra. Więcej o Halls of Origination mówiłem w tym odcinku. Bardzo gorąco zapraszam, jeśli go ominęliście lub jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat lokacji Uldum. Jeśli przelatywaliście lub robiliście quest na Visions of Enzoth w Uldum, doskonale wiecie, że możemy spotkać tutaj rasę Tolvir. Ich geneza to kamienne konstrukty mające na celu obronę placówki Tytanów, czyli Halls of Origination. Gdy machinacje Yogg-Sarona na odległym Ulduarze doprowadziły do klątwy ciała, Tolvirowie zrozpaczeni zaczęli powoli jej się poddawać. Te koto-podobne istoty były kiedyś całkowicie z kamienia. Mimo żywej tkanki oraz mniej odpornego ciała, przysięgli oni bronić placówki. Lecz Tolvirowie byli podzieleni. Nie działali jak jeden organizm. Były trzy szczepy. Nefenset, Orsis oraz Ramkahen. Tolvirowie grają na Uldum kluczową rolę. Doskonale znają mechanizmy placówek Tytanów na Uldum i wiedzą, jak przestawiać systemy obronne tak, by anihilowały wrogów. Nawet sam Lei Shen coś o tym wie. Gdy jego najazd ze wschodu na Uldum był praktycznie gwarantowanym zwycięstwem, Tolvirowie już po klątwie ciała użyli niszczycielskiej mocy Halls of Origination, przestawiając ją tak, by niszczyła właśnie tylko żywe cele, poświęcając po drodze własnych towarzyszy, którzy służyli za przynętę. To dlatego Uldum to jedna wielka pustynia, a nie zawsze tak było.
Kiedyś, przed inwazją Leishena, była to niesamowita zielona oaza, która wręcz kipiała fauną i florą, a teraz tylko niektóre miejsca nam o tym przypominają. Nie wszystkie szczepy Tolvirów są tak szlachetne. Gdy Alakir, sprzymierzony z Deathwingiem, zaczął plan inwazji na Uldum, nie miał zamiaru robić tego osobiście. Wysłał on swoją prawą rękę, Jyna Siamata, który był jednym z Windlordów, by przekonał on Tolvirów do swojej sprawy. Miał jednego asa w rękawie. Wiedząc, jak Tolvirowie tęsknią za kamienną formą, by znowu być nieczuli na ból i odporni jak, no cóż, kamień, Siamat obiecał im sprzężenie zwrotne klątwy ciała. Z trzech szczepów zgodził się jeden, Neferset. Odmowa szczepu Orsis nie spotkała się z miłą reakcją samego Alakira. Użył on potęgi wiatru, by dosłownie zakopać ich żywcem w piachu, przykrywając ich aglomerację burzą piaskową. Trzeciemu szczepowi udało się przetrwać. I tak, Ramkahen są główną linią obrony na Uldum. Od nich bierzemy większość questów i to właśnie im pomagamy. Tak w dodatku Kataklizm, jak i w dodatku Battle for Azeroth, gdzie bronią się znowu przed inwazją starych bogów w postaci wizji Enzofa. Przejdźmy jednak może do samego dungeonu. Zaginione miasto Tolvirów, The Lost City of Tolvir, tu wkraczamy my, dzielni czempioni, którzy za wszelką cenę muszą pomóc lojalnym Tolvirom i zgładzić Siamata, zanim ten wykona rozkazy swojego pana Alakira. W zasadzie ten dungeon jest ciekawy z paru aspektów. Pierwszy to taki, że to my, dzielni czempioni i obrońcy Azeroth, naruszamy system, który panuje w tym dungeonie. Chodzi mi o pierwszego i trzeciego bossa. Generał Husam to boss, który jest w zasadzie dobry. Sami Tytani naznaczyli właśnie jego, by strzegł Uldum przed ciekawskimi. I to właśnie on, razem z wysokim prorokiem Barimem, którego bijemy później, uwięził ostatniego bossa Siamata, czyli Jyna, który był odpowiedzialny za zniesienie klątwy ciała wobec rasy Tolvir na Uldum. Tak więc dzielni czempioni są tak naprawdę nieustraszonymi bandytami i zabójcami, którzy wchodzą z buta do zaginionego miasta Tolvir po złoty lód oraz chwałę za zabicie Siamata. Okej, ten ostatni czyn jest z założenia dobry, ale po drodze zabijemy generała Husama, który strzeże Siamata i jego ostatnie słowa wypowiedziane po pokonaniu to przecież ostrzeżenie przed złym dżinem. Jego imię po arabsku znaczy miecz, nie posiada on zdolności magicznych, za to jest bardzo dobrze wyszkolony fizycznie, prawdziwy strażnik starożytnych wartości tytanów, które zniknęły wraz ze spaczeniem klątwy ciała. To dlatego wśród Tolvirów zaiskrzyła niezgoda. Niektórzy chcieli kamienną formę, inni uważali, że taka już jest kolej rzeczy i mimo wszystko trzeba bronić placówki, w jakiejkolwiek formie i stanie fizycznym się znajdujesz. Wysoki prorok Barim. Ma on niesamowicie wysoką estymę wśród mieszkańców miasta oraz okolic, lecz później mroczna siła w postaci szeptów Void trochę spaczyła jego podejście do wiary i używa swoich mistycznych mocy, połączenia światła z szamanizmem, by zniewalać kolejnych wyznawców. Więc czempioni są tu trochę usprawiedliwieni, zabijając akurat tego bossa, ale nie do końca, bo pomógł on w zniewoleniu Siamata. Lokmo. Ten boss w zasadzie nie jest bossem samym w sobie. Prawdziwym złym jest tutaj złowieszczy Pigmej Auk. Ten niecny, siejący postrach samym wyglądem złodziej skrzyknął podobną sobie ekipę i wpadł na pomysł, by ograbić miasto z kosztowności, korzystając z zamętu, który się tutaj dzieje. Można powiedzieć, że Lokmo jest w zasadzie jego maskotką. Auk dzięki niemu ma też niesamowity respekt na dzielnicy. Nikt nie kwestionuje jego autorytetu. A jeśli ktoś się odważy, no cóż, nie przeżył jeszcze tego nikt, to mógłby to potwierdzić. Także duet Lokmo i Auk jest sympatycznym akcentem w tej piątce, razem z jego ekipą oczywiście. Przyszła pora na Siamata. Ostatniego bossa nie bez powodu jest ostatni, ponieważ jego potencjał jest o wiele, wiele większy. Po pierwsze, jest z natury dżinem, co czyni go niesamowicie potężnym elementem. Po drugie, ma błogosławieństwo Alakira, który jest przecież władcą żywiołu powietrza. Po trzecie, jest generałem i głównym wykonawcą planu Deathwinga i Alakira na ziemiach Uldum. Jak już wspomniałem, generał Husam oraz prorok Barim zdołali go uwięzić i udało im się to tylko dlatego, że wychwycili doskonały moment, by to zrobić. Siamat, odwracając klątwę ciała na Tolvirowych Nefersetach, był naprawdę wyczerpany i cały ten proces go trochę zmęczył. Dwójka ta wykorzystała sytuację i w taki sposób potężny dżin został uwięziony właśnie na górze, w tym miejscu, które widzicie.
Czempioni jak to czempioni w zwyczaju nie mogą zostawić nikogo przy życiu, więc nie ryzykując jego uwolnienia, kończymy jego żywot przy akompaniamencie skowytu wiatru oraz rozszalałej burzy. Lost City of Tolvir jest naprawdę fajną wizytówką dodatku Kataklizm. Mi przynajmniej ten dodatek nieodłącznie kojarzy się właśnie z Uldum, dlatego też wybrałem akurat ten dungeon do serii. Dużo piątek z tego dodatku to odświeżone wersje klasycznych. Ja jednak chciałem skupić się na nowym lore z tego czasu. Lost City of Tolvir ma swój specyficzny klimat i razem z na przykład Vortex Pinnacle tworzą zgrabną lorową opowieść, co tak naprawdę dzieje się z żywiołem powietrza w dodatku Kataklizm. Napiszcie w komentarzu, jakie wspomnienia macie akurat z tym miejscem. Walcie w dzwon subskrypcji, w taki sposób rośniemy w siłę. Dajcie po drodze lajka za ten materiał. Pamiętajcie też o 3% zniżce Samael 3 w sklepie Eneba i nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam serdecznie za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku Samael Channel News.